Bardzo dziękuję panu marszałkowi Grzegorzowi Schetynie za przyjazd dzisiaj do nas. Tematem, który nas tutaj się gromadzi, to jest przede wszystkim nasza S17. Przyjąłem zaproszenie i przyjechałem. Zaproszenie pana prezydenta, także pana marszałka, posłów, żeby porozmawiać o drodze, o S17, o problemach z nią, które są z nią związane i o szansach, czy jesteśmy w stanie wspólnie coś zrobić, żeby gwarancje budowy tej drogi były żelazne. Że dajemy gwarancję, że ta droga będzie budowana. Żeby pozwolą uruchomić europejskie pieniądze wynikające z oszczędności z przetargów, które miały miejsce w zeszłym roku, przetargów kolejowych. Te pieniądze są. Cieszymy się, że pan marszałek podziela nasze stanowisko. Mamy dwa scenariusze działania. Jeden wczorajszy, czy ten związany z wystąpieniem do Komisji Europejskiej. Drugi, o którym pan poseł Włodzimierz Karpiński wspomniał, znacznie prostszy, szybszy i być może prowadzący we wtorek do